No i witam serdecznie z balkonu z kubkiem gorącej kawy parującej, aromatycznej. Przepraszam Was, żeście musieli znowu framugę tu oglądać. No, ale jak widzicie, piękna pogoda jest. Jest 2 stopnie u nas. W nocy było biało, bardzo biało. Dużo śniegu napadało, ale teraz widać, że już niestety nie ma. Już tylko takie resztki są tego śnieżku. No i jest już gdzieś koło 10 chyba. Ja dopiero teraz kawkę piję. No i zobaczymy, co będzie z tym dniem. W każdym razie zapraszam Was na mojego vlogusia i witam Was serdecznie w nowym tygodniu. No. Moje tulipany już dosyć duże, ale na razie nie widać, żeby chciały kwitnąć, na szczęście. Te tutaj są troszkę mniejsze, także jeszcze trochę poczekamy. Mam nadzieję, że do tego czasu przyjdzie prawdziwa wiosna. No cóż, a ja teraz idę pić kawkę i zobaczymy się później. No i na razie chciałam Wam pokazać taką aktualizację, jak co rośnie. To na razie się trzyma. Begonia jakoś tu wyrasta sobie. Ta była taka malutka, ale też już sobie coś tam daje rady. Pelargonia na razie jest zielona, więc miejmy nadzieję, że coś będzie dobrze z nią. Tutaj na razie w jednym tu zauważyłam. Jak Wam to pokazać? O, co my tu mamy? Może z tej strony będzie można pokazać to. Proszę, proszę. Już sobie wyrasta, czyli ta doniczka się przyjęła. Przynajmniej to. No tutaj też wydaje mi się, że listek jest nowy. Także zobaczymy. Na razie z tych nic nie wyrasta, ale to jest chyba ta doniczka, która... te dwie sezonki były w wodzie i one już puściły korzenie w wodzie. I to mają przyspieszone po prostu, bo już korzonki miały i teraz już sobie rośnie. A te zobaczymy. Tutaj widzę, że to chyba jest puste będzie. To się chyba nie przyjmie, ale jeszcze poczekamy, zobaczymy. To za małe tam było. No, choćby to wyrosło, to już będzie dobrze z tego pióropusza, nie? No, tutaj nie widzę, żeby coś tam... Gdzie to jest? Wyrastało. Tu jest listek złamany, widzę. Za blisko Wam to może pokazuję, ale ciemno jest jak nie wiem co. Tutaj tak już sobie rosną te begonie. Już nie idzie ich tak pokazać. One były takie, nie? A tutaj ten jeden już taki duży jest. Tamte teraz zaczynają gonić dopiero. No i tutaj jest też ta duża. No, a tu ciągle jakoś marnie to idzie, tylko wydaje mi się, że chyba coś tu jednak wyrasta, chyba to nie będzie, wiecie, suche, martwe, tylko powoli idzie tej begonii. No, także jeśli chodzi o te kwiatki, o te sadzonki, to na razie jest ok. Pogoda się popsuła, było piękne słońce, teraz znowu jest ponuro. Te zielistki też sobie, nie wiem, coś tak jakoś, taka szary film jest jakby, jak filmuję. A mam czysty obiektyw. Coś tak źle widać tutaj. Te zielistki też sobie tam coś dają, już powoli radę. Tu coś nowego rośnie. Tu chyba też to może da sobie radę. A, papusia. Tutaj ten listek i ten kwiat już są takie dosyć duże. Czekajcie. O. I ten już też rośnie pióropusz teraz. Także powoli sobie to daje wszystko radę. I jeszcze te kwiatki. Tutaj znowu nowy liść jest. O, musiałam świecić światło, bo tu ciemno jest. Tutaj też nowy listek, tu gdzieś widziałam nowe listeczki, tu
tutaj gdzieś tu. Wyrastają, także chyba jest dobrze. Tu jest nowy listeczek, a tam jeszcze, o, tamten się już uwolnił z tej łodyżki, tylko musi się teraz rozwinąć. Także chyba nie ma źle z tymi kwiatkami. Tylko, że ten, kurczę, jakoś dziur nie ma. To miała być monstera i co? I tylko jedna dziurka na tyle liści. No, zobaczymy. Filmuję, jakie ładne bazie. Tu są. O, jakie ładne. Może je zbliżenie zrobię. Teraz przynajmniej widać, nie? Jest zimno, a ja się wybrałam bez czapki. I teraz mi wieje. No nic. Idziemy zobaczyć do szmatloczka, czy tam coś ciekawego jest. A przede wszystkim chodziło mi o to, żeby się przejść na powietrzu. Bo wcześniej słońce świeciło, a teraz jest taki silny, znaczy taki zimny, o, wiatr. No i tak. Ale uszy mam zasłonięte już tym kołnierzem, a jak zakładam kaptur na głowę, to i tak mi go wiatr zwiewa. Mogłabym jeszcze ten szalik założyć, ale już niedaleko jest do szmatloczka, a tam zawsze mi jest za duszno, także jak wyjdę stamtąd, to może sobie ten szalik na głowę założę. Tą pustynię? No, także idziemy. No, jestem u Wiki w pokoju, jeszcze wyglądam, jakby mnie zawiało, bo tak z dworu tyle co przyszłyśmy i chciałam wam pokazać, co łupy nasze z lumpa. Wprawdzie tego nie ma dużo, ale coś. Gdzie do prania, to właśnie te spodnie mnie się tak podobały. Mnie się też podobały. Tylko, że kurde, pokaż tak z bliska, bo to nie widać, kurczę, tego wzoru i tych kolorów, to tak nie oddaje na tym. Ale to jest taka butelkowa zieleń, a tu wygląda takie niebieskawe. No, widzisz? A to jest zielone. No piękne, takie cieniowane. I one mi się tak podobały, no ale potem widziałam, że to jest rozmiar nie na mnie. Wiesz, już je tydzień temu widziałam. Tak? One już od tygodnia tam wisiały. Coś ty. No i one mają na dole te ściągacze i jedną kieszonkę. I się dziwimy, jak one są uszyte, bo one tu szwów nie mają po bokach, tylko tu jest przecięte na kieszonkę jedną. A z drugiej strony nie ma w ogóle kieszonki ani szwa. Szwa. No, koszulkę teraz Wiki taką ubrała tylko, żeby coś przypasować. No bo wiecie, one idą do prania. A wiadomo, że w szmatloku też się ubiera, bo się przymierza, nie? No i więc przymierzyła jak ten, no i mnie się bardzo podobają. I co jeszcze masz? Gdzie masz tą bluzkę, którą kupiłaś? I te spodenki kosztowały 17, nie? 17. Taki bodziak, prążkowany. Nie wiem, tutaj może ktoś się zna na tych. Buchu. No. Ten był za ile? Za dwie dychy, nie? Za 20. No. A jeszcze potem zobaczymy, jaka firma tych spodenek jest. A nie mają firmy. Nie? Nie. No i jeszcze jedną rzecz, całkiem nowiutka. No, bo nie ma poodcinanych tych. No. Na takiej fajnej tej podszewce. Tutaj, ale tutaj nie widać, jaka to jest marka. H&M, aha, no jest takie wytygowane. Jeszcze są guziczki, jeszcze są niepoprzecinane te kieszonki, a są kieszonki w środku. I z tyłu. Tutaj. I z tyłu tutaj jeszcze też nie jest poprzecinane. I ile płaciłeś za nią? 25 zł. Ty to tylko troszkę więcej niż za tą bluzkę. No, dlatego, a ubierz ją. Dlatego mnie to bolało, że ta bluzka kosztuje 20. No i to jest u nas szmatlok właśnie, takie ceny są u nas. No bo oni, było ono tam na wagę. Ale oni najczęściej na wagę dają takie rzeczy, że tam gdzieś są uszkodzone permanentnie. No. Albo to jest sprane już tak, że to się nie nadaje. U nas te na wagę to są nieładne, nie idzie ten. No. Na wycenie jest dużo perełek. Do dżinsów to lepiej wyglądało. No co ty? No, ale ładna. Taka jest, no to na pewno nie jest, żeby robić takie sportowe te wygibasy. No, no. Bardziej tak, ale ja ci mówię, będzie taki trend. Nawet nie wygląda jakoś. No? Takie trochę łagodniejsze spodnie, jakby. No? Tak, no?
No i oczywiście teraz skarpetki, no bo wiadomo, że teraz się jeszcze w skarpetkach jak chodzi. Teraz dziewczyny chodzą, mają t-shirt, garnitur i sportowe buty do biegania. No, no tak czemu noszą tak, tak. No to tak, tak też nie? Może być, no. A teraz pokażesz te, co, te moje spodnie, ja ci ten takie tylko pokażę. One też idą do prania. Mają kieszonki, to są takie typu kuloty. No mnie się podobają wzorzyste rzeczy, ja nie mogę za to. Ja miałam sobie kupić coś, co jest... Ale na mnie też by pasowały. Co jest w jednym kolorze, żeby moje bluzki pasowały. Nie, że to zaraz. Sobie. O. No co, będziesz się dzielić ze mną najwyżej? Nie ma dzielenia się. No najwyżej, jak będziesz chciała nosić, to ty będziesz nosić, a jak ja będę chciała, to sobie pożyczę. Ale one ci będą za duże, mówię ci. Jak one są na mnie dobre... Patrz, patrz. No i są luźne, będą ci zjeżdżać. Jak one są na mnie dobre, to nie mogą być na ciebie, jak ty masz, kurde, XS. Jaki XS? Co ty godosz? No, chuda jesteś, jak nie wiem. Ja mam 36, 38. No, a ja 44. I te spodnie są 44. Ta bluzka miała rozmiar L. Dobra, to się będziesz ze mną dzielić tamtymi. Widzisz? Ale przecież te spodenki miały rozmiar L przypisane. No, a jest tutaj jakaś, jest z jakiejś firmy, nic nie pisze, nie? Też nic nie ma. Bo tutaj żadnej kartki nawet nie umiałam znaleźć, żeby jaki to materiał, ale to taka jak wiskoza wygląda. No tak czuć jak wiskoza. No. A to to jest ten sztuczny jedwab. No, ja no. Ja to znalazłam, tak, nie? Tak. Ja muszę poczytać, co to jest w ogóle za materiał. No, takie te spodnie może się komuś wydawać dziwne, bo ja wzięłam tak, że w razie czego to będę miała do spania. I jeszcze jedne takie, te chyba będę miała do spania, bo tak po domu chodzić, bo one na Wiki fajnie wyglądają takie luźne, a na mnie już nie są takie luźne. No i one mają też ściągacz na dole. Więcej takich troszkę szerszych spodni. I tam była masa kolorowych spodni. No i z kolorowych spódnic w takie wzory kwiatowe. No i mnie się to strasznie podobało. Tylko jaką górę ja do tego mam potem nosić. No. Także te spodenki sobie już przymierzyłam w domu też i... Kieszonki mają. No, mają kieszonki. Jeszcze potem zobaczę, będą wyprane, bo wiadomo, teraz jestem w skarpetkach, w ciennych rajtuzach. Wiadomo, że to też inaczej wygląda, nie? Ja to oczami wyobraźni inaczej widziałam, jak to ubrałam, to też inaczej, ale sobie pomyślałam, na wszelki wypadek, jak mi nie będą pasowały, żeby po ulicy chodzić, to będę miała po domu albo do spania. No. Chuda, mi się podobają te spodnie. No, a te od Wiki mi się naprawdę, ten kolor, ten wzór mi się podoba. Mi też. I ten kolor jest taki piękny. Wysłałam na grupce, no. To jedna się od razu odezwała, gdzie ja... I poprosiła o namiary na szmatlok. No bo ten kolor jest tutaj, ten kolor nie oddaje, bo jest taka butelkowa zieleń, a tutaj to takie płaskie wygląda w tym. No wiem. To potem na jakichś zdjęciach będzie bardziej. Może jak tak na dworze będzie inne światło, nie? Bo to jest sztuczne światło, no. To może też inaczej aparat to odbiera. No, ale są śliczne. Mnie się bardzo podobały. No ale cóż, na mnie i tak nie są. Ja sobie chciałam je wziąć, ale potem ty mówisz, że też ci się podobają, no ale jak ja potem zobaczyłam, jaki jest rozmiar, no to mówię, to chociaż ty je weź, to przynajmniej na tobie będę oglądać. Ta różowa spódnica. No, ta różowa spódnica w zeszłym roku. No. Też tak było. No, bo mamy taki podobny troszkę gust. No bo... Patrzył się do okna. Ja wiem, on się zawsze tu patrzy. Ja mu ten, że go nagrywam i zaraz się odwrócił, a wcale go tu ani nie widać. No. No dobra, to na razie. To dzięki za prezentację. Za chwilę to pójdzie do prania. No dobra, to jeszcze zobaczycie, jak to na Wiki wygląda. Ja nie wiem, czemu okno pokazuje, na razie zrobimy... Nie, nie, ale ci zjadą z dupy, bo są ci luźne. No, podnieś koszulkę u góry, będzie widać. No. A w lato to ty jeszcze schudniesz. Ja tyję w lato. Ale nie przytyjesz tyle, żeby w tych spodniach, żeby ci nie zjechały z dupy. Cholera. Dobra, jeszcze przymierzysz te drugie. Nie. No i te bardziej pasują, no bo te są ciaśniejsze jak u góry. Bardziej? Normalnie pasują. No ale mnie też pasują, bo to jest taki ten... Magia. Taka magia, znaczy, że ja nie jestem taka gruba. No i to właśnie, bo chciałam, żeby Wiki ubrała, żeby pokazała, jak one wyglądają, te spodnie, nie? Tutaj światło jest do dupy, za przeproszeniem. Wiem. I tutaj nie idzie pokazywać, bo to tak z góry świeci i taką mgiełkę przed ekranem robi. No.
No tak, takie łupy mamy dzisiaj. Dziękuję pani. No i zapraszam na kartkę z kalendarza na 7 marca, wtorek. I to jest 66 dzień tego roku, a imieniny obchodzą Felicyta, Teresa i Tomasz. I wszystkim, którzy obchodzą swoje imieniny, urodziny, wszystkim solenizantom życzę wszystkiego najlepszego. A przysłowia na ten dzień, jest ich kilka, mówią tak. Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje. Ruszaj w marcu w pole, by po trochu rzucić w ziemię owsa, grochu. Marzec uparty stroi z pługiem żarty. Słońce świt o 5:32, już o wpół do 6:00 świtać będzie. Już jest jasno. No, nie, bo to świta. Wschód o 6:06, zachód 17:27 i zmierzch o 18:01. W marcu, z tego co słyszałam, to najszybciej przybywa dnia. W najszybszym tempie. No i nietypowe święta, dzień płatków śniadaniowych. Cytat dnia. Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym. Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskałeś lekkomyślnie, nie porzucaj. I to powiedział Marcel Achard. No i to wszystko w kartce z kalendarza. Ja tu jeszcze mam ciasteczko moje, kawusie. No i za jakiś czas pójdziemy do kuchni na pogaduszki, a teraz wam chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że tutaj znowu nie jestem gdzieś brudna, chciałam wam powiedzieć, że teraz zobaczycie takie te filmiki, które nagrałam w sobotę w Kiku i w Tedim. Tam są przede wszystkim takie już świąteczne, wielkanocne dekoracje porobione, także teraz sobie to zobaczycie, no a później to ja już przyjdę znowu przy kuchennym stole. No i zapraszam dzisiaj do sklepu Teddy, w którym oglądam. Tutaj taki woreczek jest na Wielkanoc. 12 zł to kosztuje, pewnie na jakieś słodkości dla dzieci. Takie woreczki, zajączki. Dużo jest tutaj, wtedy jest bardzo dużo różności takich świątecznych dekoracji, jajek, zajączków, no masa tego tutaj jest, tych jajek styropianowych, plastikowych, tutaj takie właśnie, żeby samemu coś zrobić, żeby dzieci mogły sobie coś tam pokombinować samemu, udekorować, także jest tego dużo tutaj. Oczywiście w pastelowych kolorach zazwyczaj, białe, różowe, szare tutaj są. No a ten zając na dole 70 zł. Tu u góry widać 50, te są troszeczkę, nawet nie patrzę dokładnie jakie ceny tam są, no ale wiecie, różne takie koszyczki dla dzieci z tego, z filcu, o, tutaj jest masa tego. Zajączki, jakie byście nie chcieli, nie? Drewniane, baranki na wysoką włóczką. Także wybór jest, jak ktoś coś potrzebuje, jak ktoś coś chce sobie tam skompletować. Masa tego jest. No, pełne półki zajączków z każdej strony właściwie. I ptaszki też. Tutaj te jajka to jakby bombeczki tam były. No. Tu na dole taki zajączek z klapniętymi uszkami widziałam. No ten czarny, który siedzi, mi się podoba, ale nie, jakby nie był czarny, o, może tak. No i tutaj są znowu różne, różniste zajączki, niby to zajączki, jakieś takie tłuściutkie te zajączki są. No. Także jak ktoś coś chce kupić, to pewnie by znalazł. No ja już nie kupuję takich rzeczy, bo mam tam parę tych zajączków i w sumie, no gdzie to wszystko układać, nie? No ale pooglądać to sobie można. Tutaj mam, tutaj popatrzyłam troszkę na takie już bardziej wiosenne rzeczy, znaczy się do ogródka, do przesadzania. Tutaj mamy lampy różne solarne. Też już nie sprawdzałam cen, bo to, chociaż zauważyłam, że niektóre rzeczy właśnie tak porównywałam ceny, to wtedy im są droższe niż w Action. No. A kiedyś wtedy im nie były drogie rzeczy, no ale teraz to się już powoli, te ptaszki mi się podobają też.
ptaszki mi się podobają, ale też co ja bym z nimi zrobiła, gdzie ja bym je postawiła, nie? No. Także pooglądać sobie można, nacieszyć oko, wejść taki może bardziej też i nastrój. No i ja tutaj zaraz będę wychodziła z tego sklepu, bo w sumie no, nie było co oglądać, same zajączki. I w ogóle w tym sklepie zauważyłam, że już się robi jak w Biedronce, jak się przechodzi, wszędzie gdzieś coś nastawiane jest. Tutaj mamy jeszcze takie do ogrodu, czy tam na taras, czy jak wejście są i do domu, jak ktoś ma dom, coś takiego postawić. No tutaj jest też to, co ja kupiłam za 80 zł właśnie w Action, no to wtedy mi jest za 140. No i teraz idę do Kika. Zobaczymy, co tam w Kiku piszczy. No. Także na wejściu wam podłogę pokazuję, jaką mają, nie? No oczywiście, bo tam ludzie szli, to też nie chciałam tak, żeby ludzie filmować. Trochę tych ciuchów, tak właściwie te ciuchy to mnie tak za bardzo nie interesowały tym razem. Chociaż gdzieniegdzie jakieś... W Kiku kupowałam już parę bluzek, także nie narzekam na te bluzki. No tutaj mamy znowu jajka oczywiście. Tutaj nawet takie jajuszko też z filcu zrobione. Nie wiem, to 7 zł? Nie, 8 z czymś kosztuje. No też tutaj jest kolorystyka róż, biały, seledynowy. No szarego nie widzę tutaj. No i też oczywiście w różnej wielkości zające, świece. Tu jest dużo świec, widzę. No a świece zawsze są mile widziane w domu, nie tylko na święta. Na wiosnę też można sobie palić świece właśnie takie jasne. Tutaj mamy taką miseczkę, jajka oczywiście. Tutaj kura już ostatnia chyba się ostała, już ostatnio wam pokazywałam te kury, tam było więcej, teraz widzę tylko jedną. Tu jest taki pojemnik, miseczka, nie wiem, ale ona dosyć w sumie nie była tania moim zdaniem, o tak powiem. No, tu sztuczne kwiaty, te wieńce. No i tu znowu mamy zajączki, nie? Różne te zajączki. Drewniane i ten tutaj ma dwa jajka ze sobą. Przepiórcze. Nie wiem, co ma zajączek z przepiórczymi jajkami i piórkami, no ale trudno. No ten, już te mi się bardziej podobają, te stojące jajka, nie jajka, tylko zające. No i tu są takie wiosenne skrzaty. Kwiatki, no to wiadomo, na wiosnę to można sobie postawić i to dłużej postoi po prostu, nie? No tutaj dalej mamy zające, baranki. Te baranki mają takie troszkę oczy wybałuszone. No tutaj znowu zające z jajkiem, tu tym razem z jednym jajkiem. No i jak ktoś potrzebuje takie większe jajo, na przykład gdzieś sobie dekorację zrobić z większym jajkiem takim, to też można sobie tutaj nabyć, nie? Także nie będę wam mówiła, opowiadała to, co widzicie, bo to bez sensu, bo widzicie to, co pokazuję. Cen specjalnie nie patrzałam za bardzo, no bo też, wiecie, ja nie jestem gazetka promocyjna, o, może tak powiem. Niektóre ceny to tak się człowiek zainteresuje, żeby też je porównać w innych sklepach. No ale mi chodziło o to, o dekoracje jakie są. Można sobie, wiecie, tak sobie ułożyć swoje jakieś dekoracje z tych rzeczy, które tam są. No, tutaj mamy takie baranki albo owieczki na dwóch nogach. No i tu znowu mamy zające. To też może być taką inspiracją, jak sobie tam coś w domu ułożyć z jakichś rzeczy, nie? Jakiegoś zajączka, coś tam i sobie zrobić samemu jakąś dekorację. Niekoniecznie trzeba to kupować wszystko, tylko z tego, co się ma, to tam zrobić. Tutaj widzę, są też i czarne, i takie welurowe te zające. Ten zajączek stojący mi się też podobał, ten mały. Jest taki inny niż tam te wszystkie. No i on chyba 15 zł, o ile się nie mylę, kosztował. No, 15 zł ten zajączek. No taki zajączek jeszcze, to by mi się podobał, bo tam te wszystkie są wszystko na jedno kopyto takie, nie? No, ten taki jakiś kanciaty, no ale ludzie lubią, mają różne gusta i to jest pod różne gusta. Każdy sobie coś tam może wybrać, nie? Chociaż szczerze mówiąc, to ja tutaj
No nie bardzo. Tutaj ja to, te króliczki to takie nazwałam zakochana królica, bo ma wianek, no i uszy takie po sobie, nie? No tu mamy świece, tu jeszcze jest parę tych kur, widzę. Ptaszki, to już takie wiosenne jest, nie? Takie ptaszki mogą sobie dłużej postać, nie tylko na Wielkanoc. No i masa tych różnych, różnej wielkości tych latarni. Obrusiki, no i świeczniki. Oczywiście te lajty. No tutaj te ptaszki, to fajne są. Ptaszków jest tutaj dużo. Widziałam też tam ten różowy wianek, to można na drzwi taki z kwiatów, jak ktoś nie ma czasu sobie zrobić. No i te takie też stojące dekoracje, niezłe. Można z czymś skomponować. Te stokrotki fajne są, tak właściwie to te kwiaty wyglądają bardzo prawdziwie. No i tutaj poszłam troszeczkę popatrzeć na te talerze. Ta miseczka mi się podoba w formie koszyka, tylko ona mi się wydaje taka niedokończona. Ona jakby miała kolory jakieś takiego koszyka i ten zając sobie lepiej wyglądał. Na dole widzicie, są różne jeszcze też i półmiski z zajączkami, no ale to jest takie na krótki czas. I jak to schować, gdzie to potem trzymać, nie? No. No ale niektórzy lubią takie rzeczy, mają gdzie trzymać, no to czemu nie? No tu musiałam sobie dotknąć, nie? Nie jestem pewna, czy stokrotka ma takie liście, bo ja zauważyłam, że często do różnych kwiatków dają inne liście, niż te kwiaty w rzeczywistości mają. No. No i tak jeszcze z dalsza Wam to tutaj pokazuję, jak to wygląda. No i będziemy już się żegnać ze sklepem KiK. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i spacerowaliście po tym sklepie. No i witajcie przy herbatce wieczornej. Już długi czas minął od czasu, jak przyszliśmy z tych lumpeksów. Powiem Wam, że musimy sobie znaleźć zwyki jakieś inne lumpeks, tylko nie wiem gdzie, bo u nas ten jest jednak drogi. Tak jak tak patrzę, co dziewczyny kupują, za ile, to stwierdzam, że u nas ten jest naprawdę drogi i u nas na wagę tam nic takiego nie ma na wagę. Tam naprawdę są takie już rzeczy, że wiecie, że się nie nadają tak. Zresztą te panie, które tam pracują, no to wiecie, no to wiadomo, że one jak widzą, że coś jest lepszego, to nie dają tego na wagę, tylko wyceniają to. I ceny są tam takie, no wydaje mi się, że wysokie jak na lumpeks. No ale co zrobić? Będziemy chciały gdzieś indziej znaleźć, tylko nie wiem gdzie, bo w Bytomiu jest kilka lumpeksów, ale jakieś takie nie bardzo nam podchodzą. No. W każdym razie, no tutaj idzie coś, można coś znaleźć, bo jest bardzo dużo bluzek i tak dalej, ale wszystko ma jednak tą swoją cenę, nie? No nie, czasami ta cena jest taka, jakbyście za nową rzecz na targu zapłacili. No to w sumie człowiek się zastanawia, brać używaną rzecz, czy iść sobie na targ i kupić na targu coś nowego, nie? No. Także wiecie, no ale dzisiaj nam, znaczy mnie to jak mnie, bo w tych spodniach ja jeszcze nie wiem, czy ja będę chodziła na dworze. Dopiero jak je wypiorę i spróbuję tak je wystylizować z czymś, zobaczę, czy to w ogóle się nadaje, żebym ja mogła tak wychodzić na dwór. W lecie oczywiście, bo są cienkie spodnie. Jak nie, to po prostu je wezmę tak, jak myślałam na początku, po prostu do spania. Bo to takie wygodne są, takie szerokie te spodnie. No zobaczymy. No ale Wiki się udało fajne rzeczy znaleźć. No. I ta bluzka też taka dosyć fajna, biała. Właśnie taka śmietankowa. Nie ma tam żadnych takich noszenia, wiecie. No wiadomo, że to też kosztuje swoje, no ale takiej rzeczy u nas na przykład na wagę to już nie znajdziecie. A u nas w ogóle w tym lumpeksie jest tak, że codziennie jest dokładany towar. Nie wiem, ile tam dokładają tego towaru codziennie,
ale dlatego, że jest codziennie towar wykładany, to nie ma takiego dnia, że dzisiaj jest na przykład wszystko po 4 zł. Nie ma takiego czegoś. Czy tam nawet po 10 zł. Tylko ciągle jest wysoka cena, dlatego że codziennie coś dokładają. No, to jeśli chodzi o te lumpeksy. A jak wracałyśmy, tak mi się dzisiaj włosy dzisiaj jakoś dziwnie sypią. Jak wracałyśmy z tego, stamtąd też weszłam do Biedronki, żeby sobie kupić ten makaron koniak. Pierwszy raz go kupiłam i dziewczyna mi tutaj, jedna z was, nie pamiętam znowu imienia nawet, bo kilka osób mi to w komentarzach pisało, a jedna z was mi pisała na prywatnie, nawet mi zdjęcia posłałaś i dziękuję ci za te zdjęcia. Będę szukała tam tego makaronu, bo tam widziałam, że i penne i różne są te makarony. W mojej Biedronce był tylko ten makaron. No i jeszcze spaghetti napisane tutaj, bo tylko te dwa rodzaje, ale taki. I on kosztował 5,50. 5,50, tu jest 270 gram. No chyba 200 chyba po odlaniu czegoś tam, nie wiem. No, w każdym razie powiem wam, że mnie mile to zaskoczyło, bo ja się nastawiłam, że to będzie jakiś zapach, coś tam czuć. Kurczę, przepraszam was, że tak poprawiam te włosy, bo jak je sobie rozczesałam w łazience, to fajnie wyglądały, a teraz to mi się tak na jedną stronę sypie. No, ten makaron w ogóle jest bez zapachu. Smak ma taki, no trzeba to gryźć, takie sprężyste, to jest takie dziwne, ale dla mnie do przyjęcia. Może, będę chciała kupować, tylko może tamten, który mi zdjęcia posłała któraś z was, to będę chciała tamten spróbować. Bo nie wiem, czy bo tak właśnie słyszałam, że one mają takie dziwne zapachy, że to się przepłucze, to już tak da się zjeść i tak dalej. W tym makaronie tego nie było. I w ogóle to na tym zdjęciu mi się wydawało, że ta paczka była większa niż to. No ale nie wiem, może to tylko tak zdjęcie robiło. No ale u nas były tylko te, jeszcze zobaczę w innej Biedronce, bo mamy tutaj jeszcze też inną Biedronkę. Może tam będzie coś innego, nie? No jeszcze będę patrzała teraz, wiem gdzie to może być. Znaczy się w sklepie między makaronami, ale nie całkiem tak między makaronami, nie? Tam bardziej może te Azja, style, takie rzeczy, to może i w Lidlu znajdę, może w Carrefourze znajdę, no zobaczymy. W każdym razie fajnie byłoby to było troszeczkę tańsze, bo no wiecie, to jest tylko na jedną osobę, nie? No ale w sumie będę mogła sobie, bo to było takie, że ani to nie ma jakiegoś smaku, to znaczy to jest, z czym to zrobicie, tak wiecie, to chyba przyjmuje ten smak, dlatego że dobre to było w sumie, nie było, nie trąciło czymś, od tego się bałam. No i tak sobie myślę, że nawet jak będę chciała ze serem sobie zrobić białym, bo tak czasami też lubiłam makaron z serem robić, to też będę mogła sobie zrobić serem albo z sosem jakimś takim pomidorowo jakimś. Także będę próbowała jeszcze w różnych wariantach tych makaronów. Może mi się uda właśnie te grubsze, te rurki czy coś dostać, kupić. No ja wziąłam takie, one to by takie grubsze, nie wstążki, no wiecie, nie rurki. Uczyniłem się wysłowić. No takie wstążki, tylko nie kokardki, tylko właśnie wstążki. Taki grubszy ten makaron. No i nie pokażę wam, bo już nie ma go, nie? No. W każdym razie dobre to było. I nawet jak to otwarłam przed płukaniem, to też tego nie było, nie było to niczym czuć. Także przepłukałam to tak, jak było napisane, ale no było to zjadliwe. Także może częściej sobie będę brała ten makaron do obiadu, jak będę chciała tam coś sobie, wiecie, z jakimś takim sosem zrobić. Jak będę im robiła na przykład spaghetti, nie? Tak zwane spaghetti, bo nie zawsze u nas spaghetti jest z tym makaronem cienkim do spaghetti. Czasami jest
ze świderkami albo no różne te makarony tam dajemy. No ale wiadomo, o co chodzi. No to zrobię jeden sos dla nas wszystkich. Oni będą mieli swój makaron, a ja będę miała swój makaron. No. Także zadowolona jestem, że to znalazłam, bo ja nawet nie wiedziałam wcześniej, czego ja mam szukać, jak to ma wyglądać, nie? No ale dzięki temu, że zdjęcie miałam, no to już coś. I od razu oczywiście weszłam sobie poszukać, co to jest ten koniak, bo sobie myślałam, że to wygląda takie białe, jak ten makaron ryżowy, nie? No, żeby to czasami ryżowe nie było. No, ale wyczytałam, że makaron koniak to jest z mąki koniak, to ona, a to tą mąkę się robi z jakiegoś owocu, jakiejś bulwy, jakiejś rośliny, która rośnie w Azji, u nas to nie rośnie. Tam była nazwa pełna, ale ja nie powtórzę tej pełnej nazwy. No i ten makaron się składa w 97% z wody, no i tej mąki. No, także ważne, że to nie było, wiecie, ja tylko się bałam, że to będzie albo coś ryżowego, albo jakieś sosik mielone, co bym nie chciała, nie? No, ale wyczytałam, bo ja lubię wiedzieć, co ja jem, nie? I czy to nie można zrobić w domu, no, ale no chyba nie, no bo nie wiadomo, jak to zrobić, czy w ogóle można kupić tą mąkę koniak, to też nie wiadomo, nie? No. W każdym razie zadowolona jestem, że mogłam sobie to spróbować i będę częściej po to sięgała. Moje ciasto jeszcze jem dzisiaj, jeszcze mi na jutro zostało. Tak sobie, wiecie, do deserku. W końcu tą czekoladą nie polałam. Następnym razem, jak będę robiła, to poleję czekoladą. I właśnie było dużo zapytań o to ciasto, czy można to robić na normalnej mące i z cukrem. No, pewnie, że można, bo wiecie, ja nie wymyśliłam tego przepisu. Ja sobie go wzięłam, znalazłam w internecie. Ale no, takie przepisy to one są właśnie robione, żeby jako zamiennik z normalnych ciast, z normalną mąką, z normalnym cukrem. Ktoś to tam potem znajduje i proporcje sobie tam bierze innych mąk, próbuje, wiecie, metodą prób i błędów. No i robi taki, jak zrobi sobie takie ciasto, mu wyjdzie, jest w miarę dobre, to wtedy tym przepisem się ludzie dzielą. No, w końcu nie wiem, czy to naprawdę jest przepis, ale to chyba nie jest ważne. Ważne, że smakuje. Ta moja porcja, którą robiłam, to była z połowy tej porcji, która była podana pod filmem, czyli to było z 40 gram mąki w sumie, bo było 20 gram mąki migdałowej i 20 tej kokosowej. Także to za bardzo nie miało z czego mi wyrosnąć, bo ktoś tam mówił, żebym to w mikserze, żeby to napowietrzyć i tak dalej. Robiłam ten przepis tak, jak go widziałam w internecie, według takiego przepisu, jak był podany. I wiecie, jak coś robimy pierwszy raz, przepraszam, jak ja coś robię pierwszy raz, to najpierw robię ściśle według przepisu, żeby zobaczyć, czy to mi wyjdzie. A potem mogę kombinować na swój sposób jakieś wariacje na ten temat, nie? Można potem spróbować rzeczywiście w mikserze, czy to coś będzie wyższe, czy nie. Czy to się lepiej rozmiesza. No to można z czasem mieszać. Na początek, jak robię pierwszy raz jakiś przepis, to ja się staram trzymać tego tak, jak jest napisane. Tam jeszcze były orzechy. Ja mówię, że ja nie mam orzechów. Ja mam orzechy, ale nie rozłuskane. Także nie łuskałam już tych orzechów. No, tak na święta, to tam można sobie dać zmielone jeszcze trochę orzechy. Można dać bakalie, tak jak dajecie do normalnego makowca, nie? Poza tym, tak jak mówiłam wczoraj, że taką babkę też robiłam, ale to była troszeczkę inaczej się to robiło, tą babkę, ale też z tym makiem w środku, tak, nie? Że się w ciasto wmiesza ten mak i już. No tutaj było troszeczkę inaczej, bo jak ja kiedyś robiłam babkę taką z makiem w środku, no to tam się to ucierało i tam się ten mak tak dosypywało na sucho i się to w
wymieszało, no i się piekło. A tutaj było, trzeba było właśnie najpierw to podgrzać razem z tym masłem i z tym erytrolem, nie? I co tam jeszcze było? Masło, erytrol, ten mak i śmietana. No. Z tym się to podgrzewało i dopiero potem. I tym jajkom się nic nie stało, bo tam była ta mąka, tam były te jabłka, to też troszeczkę tak ochłodziło, jak się wrzuciło tą masę, a poza tym tej masy też nie było zbyt dużo, więc ona też taka szybko to stygnie, nie? No, w każdym razie tym jajkom się nic nie stało, jak to wymieszałam. No i będę próbowała robić, no będę musiała troszeczkę więcej tego erytrolu zrobić, jak będę chciała, żeby to Zbyszek jadł. Bo on niby nie je słodkich rzeczy. Znaczy się, jak są jakieś cukierki czy coś, to je. Ale tak jak ciasto, herbaty na przykład nie słodzi, kawy nie słodzi. Ale jak jest ciasto, to on lubi mieć takie słodsze to ciasto. No. Mnie to ciasto z tego przepisu smakowało i ja i tak to troszeczkę więcej dałam tego erytrolu niż tam było w tym przepisie. Po prostu troszeczkę sypnęłam więcej, no bo wiedziałam, że to nie tylko ja będę jadła, ale oni też, nie? No ale Zbyszkowi to było znowu jeszcze za mało tego cukru. No będę próbowała jeszcze różne inne przepisy, będę próbowała też serniczek zrobić. Także będę próbowała takie ciasta, żebym mogła zastąpić po prostu, tak jeśli chodzi o takie, wiecie, na niedzielę ciasta tak w ciągu roku, już nie mówię na święta, żeby... Ale tak w ciągu roku, jak się na niedzielę chcę zrobić takie ciasto do kawy, żebym mogła sobie po prostu tam kawałeczek ciasta do kawy zjeść, żebym nie miała wyrzutów sumienia, nie? I żebym się tam no, po prostu nie waliło tam, nie zaburzało tych proporcji w tym jedzeniu, co ja to jem. No. Także jeśli o to chodzi, to tutaj mam nadzieję, że już wyjaśniłam, nie? No, także... Dzisiaj się ustroiłam dla Was w moją sukienkę, którą dawno już zapomniałam, no bo to jest taka letnia sukienka, ale mi się przypomniała, że tam jest. Jutro może tą drugą ubiorę. W sumie czemu by nie? Zawsze to jest coś innego tutaj, nie? Nie jest wszystkie te miniaturki nie są takie same, bo na każdej miniaturce jestem w czymś innym. I po tym też można poznać, który film oglądacie. No. Dla mnie to na przykład jest ważne, żeby mi się nie powtarzało, bo jak widzę kogoś ciągle tak samo ubranego na miniaturce, to mi się wydaje, że już ten film widziałam, nie? To znaczy, jeśli chodzi, tak jak ja tutaj siedzę, zawsze w tym samym miejscu i tak dalej. No. I tak, to tyle by było, jeśli chodzi o ciasto, o ten makaron, fartuch, też były zapytania. To kupiłam w Action i sobie pojadę i kupię jeszcze. Ja nie mówię, że już od razu i zaraz 5 kupię, bo będę zaglądała, jakie są wzory tam, żeby sobie kupić kilka na zmianę. To będzie tak fajnie, nie? No. U nas dzisiaj był śnieg, jak widzieliście, ale po południu, jak już wracałyśmy, zresztą jak już szłyśmy do tego szmatloczka, to już śniegu nie było, za to był wiatr. Ja się tam rozłączyłam z Wami i w końcu sobie ten mój szalik taki założyłam jednak na głowę, bo i zaraz mi było lepiej, nie? No. Ale jak wyszłyśmy z tego szmatloczka, znowu sobie to założyłam, bo tam to się musiałam porozbierać. Znowu sobie założyłam, ale już tak się nie dało iść, bo już nie było wiatru. I jak już nie było wiatru, to automatycznie nie było tak chłodno, nie? W pewnym momencie miałam ochotę się porozpinać, ale sobie myślę, nie będę, wiecie, przesadzać, nie? No. Także ta pogoda tak, no taka marcowa, w marcu jak w garcu, nie? Jeszcze kwiecień taki będzie, plecień. No, a potem to powinno już być fajnie, chociaż przy tych zmianach właściwie, jak się u nas klimatu dzieją, to już nie można być niczego pewnym, nie? Kiedyś mieliśmy kilka pór roku, podstawowe 4, a właściwie to było 6, a teraz to się tak robi często, że są dwie, że jest lato. Moja mama mówiła inaczej, że jest, ale tego tutaj nie mogę powiedzieć, bo znowu ktoś napisze, że ja nie jestem damą, nie? No, w każdym razie są dwie, często się robi tak, że są dwie pory roku, jest zima i lato u nas, nie? No. Tak. Śmieję się, bo jak
czasami jest tak właśnie, że jak ja coś mówię i mi się przypominają cytaty tego, co moja mama mówiła, no to mnie się to ciśnie, żeby to powiedzieć, a nie zawsze to można powiedzieć, nie zawsze, nie wszędzie to można powiedzieć, nie? No, ale to nic, nic nie szkodzi. Dobra, już nie będę Was tutaj zanudzać. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało ten vlog. Troszkę było z wszystkiego po troszku, troszkę o kwiatkach. Powiem Wam, że te moje pelargonie marnie. Jakby ja Wam codziennie rano je pokazuję, więc teraz już nie będę pokazywała. Ale z jednego rodzaju troszkę ich wyrosło. I to też nie z 10, bo tam było chyba 12, miało być tych, było tych ziarenek. To tam chyba z połowa wyrosła, a z tego drugiego koloru to chyba tylko 3 wyrosły. No, także ja cały czas czekam, że może to jeszcze wykiełkuje, ale jakoś źle to widzę. No ale cóż, dobre i to, co będzie, nie? Zawsze to, ja się już bałam, co ja zrobię, jak będę miała nadmiar tych pelargonii. Dobrze będzie, jak te po prostu urosną i będą dobre, fajne, nie? Jak się im nic nie stanie. No. Także tyle chyba na razie. To ja już będę kończyła, bo mnie głupawka bierze. No. Dobra. Kończę już. Dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze będę miała z dwóch sklepów takie migawki, ale już dużo krótsze. To Wam, nie wiem, czy w jutrzejszym vlogu, czy w którymś tam vlogu dołożę, żeby to nie było, bo jakby wszystkie naraz były, to by było nudno, nie? No, to byście mogli się czuć tacy zmęczeni jak ja, jak chodziłam po tych sklepach. No, a tak to troszkę się poogląda codziennie, po troszku to też jest inaczej. No. Dobra, to dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na następny vlog. Dziękuję za wszystkie komentarze i za ten czas poświęcony na mojego vlogusia. Mam nadzieję, że dzisiaj to on nie będzie taki za długi, także będzie taki w sam raz. To wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrego tygodnia. No i bajo, bajo i pa, pa, do jutra. Pa!